Oświecę się. Proszę, przedstawcie się. Nazywam się Paweł Zbyszek. Skąd jesteście, z jakiej szkoły? Z Zespół Szkół Mechanicznych imienia Ludwika Walmińskiego w Bolesławcu. Jaka specjalizacja? Mechatronik. Byliście również razem z kolegami na praktyce w Niemczech, w Lipsku. Tak, tak. Czego uczyliście się tam? No, ja pracowałem w firmie u pana Hoffmana. Mam własną działalność, jest elektrykiem. No, prowadzi działalność poprzez montaż anten satelitarnych i naprawę oraz sprawdzanie wszelkich instalacji elektrycznych w domach, jak i w zakładach różnych. Czy ta wiedza, którą zdobywacie tutaj w waszym technikum w Bolesławcu, przydała się tam? Jak najbardziej. Technologie czy systemy nauczania tutaj pozwalają tam pracować w tym zakładzie? Tak, bo wszystkie jakby zajęcia praktyczne i teoretyczne na pracowniach były odzwierciedleniem tego, czego się uczyłem tam w zakładzie. Czyli tak prawdę mówiąc, jakbyś skończył technikum, to mógłbyś wyjechać na pracę. Z otwartymi rękami by przyjęli. Ale mam nadzieję, że będziecie dalej się uczyć. Tak. Tak. To powiedzcie jeszcze, co najciekawszego, żeście zobaczyli w Niemczech, jak byście mówili. Najciekawsze. Wszystko było ciekawe. Wszystko było nowe, że pojechaliśmy tam do dużego miasta, że na przykład, ja na przykład pierwszy raz jeździłem w ogóle tramwajem, nie? No, zdarza się. To nie no samo to, że pojechaliśmy zobaczyć, jak tam jest. Nie? Znaczy tramwajem niemieckim, nie? No właśnie niemieckim, nie? I zobaczyliśmy tą kulturę Niemczech, te wszystkie zabytki Niemiec. A tak ogólnie Niemcy są przyjaźni dla Polaków? Tak, tak, bardzo są przyjaźni. Dla nas, tam gdzie ja pracowałem, to bardzo byli przyjaźni. Czyli następnym razem też pojedziecie, pytałem kolegów, tak? Tak, tak, jak najbardziej. Dobra, dziękuję bardzo. No.